Przeciętny dorosły wpatruje się w swój telefon przez 3 godziny dziennie. Niby niedużo, ale w skali roku to ponad 1,5 miesiąca. Skoro już tyle się w niego gapicie, to czy zauważyliście, że na waszym nowym telefonie brakuje kilku przycisków? To nie jest wybryk waszej wyobraźni. Przycisk Home powoli znika i wkrótce mogą do niego dołączyć pozostałe guziczki. Smartfony pozbywają się ich od wielu lat, więc nie powinno nikogo zdziwić, że firmy takie jak HTC czy Samsung podążają tym samym śladem. Nie wierzycie? Spójrzcie na BlackBerry Electron, pierwszego smartfona, który wkroczył na rynek z klasą. Drżyjcie na widok pełnej klawiatury i przycisków do połączeń, ponieważ ekran był zbyt mały, telefon nie mógł wyświetlać każdej funkcji w sposób należyty. Korzystanie z BlackBerry oznaczało przeglądanie niezliczonych menu w poszukiwaniu tego, co się chciało znaleźć. Zamiast ekranu dotykowego w wielu modelach były strzałki oraz maleńki joystick. Choć nie zestarzał się w spokoju, BlackBerry był rewolucją swoich czasów. Wczesne modele Androida wyglądały podobnie. Różniły się jedynie specyfikacjami, ale najważniejsze przyciski, czyli Home, Powrót, Połączenie i Rozłączenie, pozostały podobnie jak w BlackBerry. Wszystko to zmieniło się w 2007 roku, kiedy to Apple wprowadziło do sprzedaży iPhone'a. Choć trudno w to uwierzyć, mało kto traktował ten telefon poważnie. Nawet założyciel Apple'a, Steve Jobs, nie był w pełni przekonany o sukcesie nowego produktu. Minęło trochę czasu, zanim ludzie zaczęli dostrzegać potencjał urządzenia. Ekran bez klawiatury zrobił się dwukrotnie większy, co było wygodne, ponieważ ulubione aplikacje mogły być uruchomione jednym stuknięciem palca. Guziki na telefonach przetrwały jeszcze kilka lat, ale ich dni były policzone. Najpierw zniknęły przyciski do nawiązywania i rozłączania połączeń. Co ciekawe, najbardziej bezużyteczne przyciski nawigacji były jeszcze obecne przez parę lat. A skoro menu nie odgrywało już tak ważnej roli, potrzeba wbudowywania tych guzików po prostu zniknęła. Wciąż pełniły swoją rolę, ale to samo można było wykonać stuknięciem w ekran. Wiadomo, rezygnacja z 2 czy 3 przycisków nie sprawi, że zrobi się więcej miejsca, ale każdy krok w tym kierunku był istotny. Zostajemy przy przycisku Home, którego przyszłość również nie jest kolorowa. Wiele osób wciąż go lubi. Tak naprawdę do niedawna był to jeden z głównych powodów, dla którego konsumenci woleli Apple'a od Androida. Niestety zwolennicy przycisków muszą teraz patrzeć, jak firmy się ich pozbywają na rzecz prawie 1,5 cm przestrzeni. Usunięcie przycisku Home oznacza gładszą powierzchnię telefonu, a więc bardziej elegancki i smukły wygląd. Według niektórych producentów likwidowanie przycisków jest praktyczną decyzją, której nie zamierzają odwoływać. Jeśli tak dalej pójdzie, następne w kolejce będą przyciski uruchamiania i głośności. HTC U12 zastąpił guziki czujnikami dotykowymi, a Samsung Galaxy Note 10 całkowicie zrezygnował z przycisku uruchamiania. Możecie jednak zmienić ustawienia tak, żeby przycisk asystenta głosowego pełnił tę rolę, ale wówczas jego podstawowa funkcja zostanie zablokowana. Firma twierdzi, że mniej przycisków oznacza mniej części ruchomych, czyli ryzyko zniszczenia się od zużycia spada. Niestety, HTC ma pecha, ponieważ nie istnieją dowody, którymi można by poprzeć tę tezę. W dodatku dla niektórych konsumentów korzystanie z bezprzyciskowych przycisków było kłopotliwe. A jeszcze nie umówiliśmy największego problemu z telefonami bez guzików. Większość ludzi po prostu za nimi nie przepada. Trudno określić, czy przycisk został dobrze wciśnięty, skoro nic nie słychać, nie mówiąc już o swoistej satysfakcji wypływającej z tego charakterystycznego kliknięcia. To właśnie ludzie mają na myśli, gdy używają określenia haptyczne sprzężenie zwrotne. Wiele urządzeń wibruje, żeby oddać wrażenie wciskanego guzika, ale to nie to samo. Z tego względu większość osób uważa, że telefony bez przycisków to przejściowa fanaberia, ale ciekaw jestem, co wy o tym sądzicie. Czy płaskie telefony są przyszłością, czy może jednak przycisk Home ma w sobie to coś? Dajcie znać w komentarzach. Skoro to tylko fanaberia, to z pewnością nie pierwsza, która nie spełniła oczekiwań. Na przykład taki Sony Xperia, który jest jednocześnie kontrolerem do gier. Nie jest wybitnie złym telefonem, ale ilu konsumentów prosiło o model, który spełniałby funkcję PSP? Wszystkim obiecywano cacko będące jednocześnie przenośną konsolą. Teoretycznie może byłby to dobry pomysł, ale bardzo niewielu deweloperów gier uwierzyło w sukces najnowszego produktu Sony. Trochę niefajnie, gdy próbuje się sprzedać telefon do grania, ale nikt nie chce robić na niego gier. Ale Sony nie jest jedyną firmą, której innowacyjny pomysł nie wypalił. Weźmy na przykład funkcję Samsunga Smart Scroll, AirView czy Galaxy Beam.
Na reklamach wszystkie prezentowały się wspaniale, szkoda tylko, że rzeczywistość odbiegała nieco od zamysłu. No cóż, zdarza się. Smart Scroll to jedna z funkcji w modelu Samsung Galaxy X4. Pozwalała ona automatycznie przewijać w górę i w dół dowolną zawartość. Jej działanie opierało się na kamerze, która na bieżąco śledziła ruch głowy. Taki był pomysł, ale trafił on na rynek, zanim deweloperzy naprawili wszystkie błędy. Czasami trzeba było ruszać głową naprawdę wyraźnie, żeby telefon zadziałał. Konsumenci jeden za drugim tracili cierpliwość, testując funkcję, która według nich była zbędna. Niektórzy mieli podobne odczucia co do funkcji AirView. Dzięki niej użytkownicy Samsunga mogli przeglądać powiadomienia bez dotykania ekranu. Wystarczyło trzymać palec tuż nad daną aplikacją. Funkcja AirView sprawdzała się w wyświetlaniu wskazywanych rzeczy, ale działała tylko z niektórymi aplikacjami. Co do Sony Xperia, deweloperzy nie chcieli mieć z nią nic wspólnego. Funkcja AirView wciąż jest dostępna w ustawieniach niektórych telefonów Samsunga, ale firma przestała ją promować, w związku z czym mało kto wie, że w ogóle istnieje. A Galaxy Beam? Galaxy Beam oraz Galaxy Beam 2 Samsunga były jedynymi telefonami z wbudowanymi projektorami. Nawet ja przyznaję, że to całkiem spoko pomysł. Kosztowały więcej niż inne modele Samsunga i mogły odnieść niemały sukces, gdyby nie kilka niedociągnięć. Największą wadą projektorów był zbyt wysoki pobór energii, co całkowicie zniechęciło konsumentów do korzystania z najnowszej funkcji Beam. Motorola próbowała czegoś podobnego z jednym ze swoich modułów Moto Mod, ale spotkała się z podobnymi problemami co Samsung. Na szczęście było to tylko opcjonalne akcesorium, co znacznie ograniczyło straty pieniężne. Muszę teraz wspomnieć o modelu, któremu się powiodło – BlackBerry Storm. Był to pierwszy telefon dotykowy tej firmy, więc potrzebowali czegoś, czym mogliby się wyróżnić na tle konkurencji. Tylko w jaki sposób wzbudzić zainteresowanie konsumentów? Poprzez dźwięk kliknięcia. Ekran telefonu był zaopatrzony w system zwany SurePress, którego zadaniem było imitowanie dźwięku oraz dotyku fizycznej klawiatury. BlackBerry wpadł na genialny pomysł. Pamiętacie, jak mówiłem o haptycznym sprzężeniu zwrotnym? Ludziom bardzo podobają się urządzenia, które fizycznie reagują na dotyk. To, co między innymi przyczyniło się do spopularyzowania pierwotnej wersji PlayStation, było dołączenie do paczki z konsolą wibrującego kontrolera. Teoretycznie to samo powinno dotyczyć pisania na telefonie. Niestety, BlackBerry porwało się trochę z motyką na słońce, chcąc zimitować uczucie pisania na prawdziwej klawiaturze. System SurePress w większej mierze robił to, co miał robić, ale pojawił się skutek uboczny. Ludzie nie mogli pisać na telefonie tak szybko, jakby tego chcieli. Generalnie ta niedogodność nie byłaby wcale tak istotna, gdyby nie fakt, że na opracowanie SurePress przeznaczono szmat pieniędzy i czasu, które mogły zostać przeznaczone na ulepszanie działania Storma. Fajnie jest mieć realistyczną klawiaturę, ale nie jeśli cierpi na ten telefon. Więc ten. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.